produkcja trwa, wyciskanie wału Waryńskiego. Panie Bogdanie, jak podoba się produkcja? Zagra pan swoją rolę wczoraj? Niech pan powie, widzą tutaj. Nie wychodziło mi to. Wczuł się pan w rolę. Nie wiem, kiedy zacząć. Wczuł się pan w rolę, ale dobrze. Pan nie gada, jak wtedy co przy 60 pan grzebał, mówi, od Paltera mordo. A, ale to wyszło. To wyszło. To było dobre. To było dobre. Idziemy, zobaczymy scenę z bliska. Jak nagrywają wyciskanie wału na bica. Robercik będzie targał wał. To nie Lebiotka? No, jedziemy z koksem. Ile ten wał? Coraz lepiej. Wał, nie wiem. 40 kilo? 40 będzie ważył? No. No to ma, to jest strongman, to musi wyciskać. Musimy być cicho, żeby produkcji nie zakłócać. Bo czas nas goni i pogoda na razie dopisuje. Drugi dzień nagrywania. Wczoraj nam bateria padła. Nie dograliśmy. Tak jest. Mieliśmy trzy. Nam też powoli baterie padają, ale. No widać po tobie, że taki. No proszę bardzo, kto tu się doładowuje kofeiną, proszę. Dlatego tak chodzi. I tak. Nagrywa wszystko. Nudzi mi się. A gdzie mi się nudzi? Tu miejsce załatw, tu to, tam to, tam. No tak. Muszę ciągle myśleć, gdzie proszę, to zagrać. Pierwsze uszkodzenie na planie. Co ty robisz? O talerze Waryńskiego się uszkodziłem. Nie myślałem, że to tak ciężkie i tak ostre. No widzisz, też dużo ważą, nie? No. 20 kilo. No spokojnie. Ale centymetrowy ten. Dobra, grają. Dobra, gramy, nie ma opierdolania się. Tak jest, ksiądz wam... Tak jest. Ksiądz jest, prawi. Księże proboszcz. I produkcja trwa. Kaczuszki się opalają. Działamy. Gospodarz obserwuje. Grał pana Kazia, pan Bogdan. Łzy sołtysa wypił. Także jak młody Bóg po tych łzach. Dobra, tu stopy bolą. Sio. Zakwestiła się, ale jedzie dalej. Jak to 60. O. Jedziesz. Jest. Dwuja? I pies. A poczekaj, uchylę wam tu drzwiczki. O. I gaz podłogę, tylko Arniego nie zgub. O. Arni, tylko się nie nabij. Nagrywają. Zapomniałem gdzieś te. Widzę firmóweczkę wziąłeś. Rolnikowo.pl. Zapomniałem baterii. Subskrybujcie okiem drona. Oczywiście wrzucimy okiem drona. W opisik traileru, zwiastunu, making of, takie poza kulisami. Patrzcie w lusterka, drony są wszędzie. Dokładnie tak. Też latamy, także bracia Mavic. Piąteczka. Piąteczka, też latasz. Ja to tak wiem. Wyszkoliłem się troszkę, to nawet ci idzie. Ja to latam bokiem dronem, nie? O, driftujesz, jak wiatr pomoże. Ja tak i tak. Ale coś tam zawsze, wiesz, gimbalem zakręcisz i jest dobrze. Jest dobrze, tylko nasza ta pierdółka w porównaniu do twojego. Dorobimy się jakiegoś lepszego, bez papierów. Słuchaj, z papierami. Na nasze potrzeby to zły jest? Niedobre, pierdolniesz gdzieś tam gdzieś w kąt. Mało wiesz. Jest piękne. Dokładnie tak, rzucisz go gdzieś w kąt, do ciągnika, zakurzy się, chuj, ja grunt, że leci. Bo ty masz takiego, nie? No tego mini, nie? Ja też mam. Aha, no jest! Coś to takiego tak. Mamy właśnie. Czasami tego wyznoszę w kieszeni normalnie. Zobacz, do jeansów, jakby ktoś nie wierzył, czy wchodzi dron do kieszeni. Bo niektórzy mi zarzucali na recenzji tego drona, że kto kurwa nosi drony w kieszeni. No kurwa, ja noszę, proszę bardzo. Proszę bardzo, jest, jak jest. Telefon, jak telefon. Nie szkoda ci skrzydełek? Nie. Kto bogatemu zabroni? Nie, bez posady, ile to kosztuje. Ja nie wiem. Ale nic się nie dzieje, to jest... Fajne są te skrzydełka. Elastiko. Zaliczyłem liny kiedyś i przeżyły, także. Są delikatnie tam ciachnięte, bo widzę, że tam są? Takie. No, takie, no to te wiesz, pewnie moje liny, które zahaczyłem kiedyś. Ja to w ogóle tu mam dziurę w obudowie taką, bo przypieprzyłem tym dronem, słuchaj, w betonowy taki płot, jak są te. No. I to wiesz, co się stało? Generalnie, mam ci zdjęcie. Dron trafił, jak się dwie płyty łączą, no nie? Mhm. Tą szczelinkę śmigłami. Mhm. Dzięki. Śmigłami tak i tak kurwa zawisł sobie, wiesz, o, i tak sobie wisiał. Na skrzydełkę. Jakbym chciał, to bym pewnie za tysięczną próbą nie trafił, nie? No tak. Po prostu leciałem w ciemno, ja w ogóle go nie widziałem. Po prostu się zatrzymało płot i tak sobie wisiał. Tak centralnie było. Na tych skrzydełkach? Na tych skrzydełkach. Tak, to jedno było tak wciśnięte. No to wytrzymało te skrzydełka. I kurwa, ja zachodzę, szukam tego drona, wiesz, na ziemi, wszędzie, tu szukam. Patrzę na płot. Kurwa, drona w płocie. Nie, no wytrzymałe są te drony, fajne. Tanie, dobre i przede wszystkim legalne, masz tak? Jakąś tam, nie wiem. Redukcja i kita, o Marian WS kobieci.
Jest, rajdowiec! Jest rajdowiec! Panie Błęska, ta maszyna robi robotę! Jak? Uda się? No. Kurwa, elegancko, miałem taką trójeczka. Pięknie chodzi. Zrobiłeś, Maria, ten zapłon? Chodzi? A wiesz co było? Co? Wydek był zapchany. Serio? Chcieliśmy wydek, a tu torpeda. Ale całkiem inaczej chodzi. Teraz to ładnie, no. Ma dojście? Jedzie. I teraz na trójkę nie muszę. Tak. Zawsze miałem problem, kurwa, z tym deklem jebanym, z tym sprzęgłem. Zamiast case'a wyciągnę. Po co, ta żywka na martwy ciąg? Yes. Bez problemu. Bez problemu. Ja już prawie jestem jak Robert, nie? Trochę mi brakuje, ale jestem na dobrej. Wciągnij brzuch, Stachu. Stachu, wciągnij brzuch, to klata ci wyjdzie. To ma wciągnąć. Boję dotykać, żebym się nie pokaleczył. Tak. Do ziemniaków. Od razu na obiad można, na placki ziemniaczyny. W tym ustępie masz rację. Przygotowanie akcji w kup. Cebulka, ziemniaczki. O! Wiadereczko na... Nie, tam to można postawić jeszcze. To? No. No po co? To jest taki klimatyczny. Na tym będzie siedział. Na tym będzie siedział. Siądzie sobie, o! Dzień dobry. I po ile cebula? 2,50. Połóż na cebulę. Bo tam było miejsce dla klienta, nie? Po złotówce. Wagę przygotujemy. O wagę to szapcze, ona jest... Problem jest, bo jej nie ustawi. Wiem! Zjebał się tam ten podejścik. Przeklęcia, przekleństwa wszystkie, no pi, 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 pi. Jest 60, już wczorajsze role wczoraj zagrała. Coś takiego klimatycznego postawić gdzieś. To dawaj tu z boku. Tu i, dawaj. I ten. No zobaczymy. Dawaj tu pod tym, pod kostoł, o. 60 się odjedzie. 60 się odjedzie i. Maselniczka, tak? Maselniczka. Masełko się wciska. Chodź, chodź, Katko, chodź. Akcja z Mateuszem. Robercie i chowa Gnata. Gotowi? Jesteśmy gotowi? Cisza na planie. Akcja! Za ile skupujecie cebulę? Po 50 groszy za kilogram. Co kurwa, to my więcej na paliwo wydaliśmy. A gdzie nawóz, gdzie robota? Chcielibyśmy 10 zł. Nie no, po tyle to się nie da. Dobra, teraz powiedz widzom, jak tam krówka? Cudowna. Bierzesz? Tak. Zapakujcie mi ją do tego. Do walizki? Nie. W takie opakowanie prezentowe musi mieć kokardkę u góry, koniecznie czerwoną. To tirem przyjedziemy. Nie. Pociągu. Pociągu? Tak. Dodamy ci nową... Zmieści się, zmieści. Na sznurek. Nie jedna krowa się do pociągu zmieściła. Nie widać jej, bo ciemno. No to światło zaświeci. Po co? Będzie... Karmienie krowki. Wcinasz się kurzy. Jeszcze się przyzwyczaili do dobrobytu i co? Będziesz musiała przecież żydziom karmić. Stresuje się Mateusz. Cebula po dychu? Co pan sądzi? Nowa ekipa na tym, nowa ekipa na tu jeden, roli. Tu jeden nasz ochraniarz. To jest twój ochraniarz, bo to jest ja, koleżę. Jaka dziewczyna! Mordeczko, ja będę bronował. Będziesz bronował. Tak jest. Ja będę bronował, on będzie pukował. Pukował. Gdzie masz ten? Jak to te 60 mm kaliber? Przepuśćcie. Przecież on może orze jak może, ty. Gdzie masz ten 60 mm kaliber? Schował. Schował? Gdzie schował? Ja nie mogę. Wróci zaraz. Taki filmik kursus kontra Erni. O! Przeciąganie robimy. 30 kontra Erni. Co ty na to?
No fajnie, że mieć. Ale on też odgania. Zapłacisz na duże. Ty się zdecyduj. Najpierw zarywasz, a później odgania. Oczka puszczane cały czas. Dokładnie, tak. Na pani mnie tu wykopała. Tak, jak skopała? No przyjechałeś, furę zaparkowałeś, traktorem zahuczałeś, no. Robertowi się spodobało i teraz co? No co, będziemy skrzynię remontować. Pani skrzynię, to na tyle zarobiła, będzie sprzedała chłopakom, kurwa. No widzisz? Teraz będzie zabawa. Ile? Ale co? Ile? Ty myślisz, że co, zabawa drożkiem była, no to wiesz. No spodobało mu się, tak. Spodobało mu się. Tak. Wiesz, jak odkleszyć się. Ja chcę więcej teraz. Oczywiście. To jeszcze mam tego, Putina. Władimirca, T25. Ewentualnie 30 mogę przyjechać. Ewentualnie. Tak, ewentualnie 30 mogę przyjechać, co? Mirek, my się staramy, niedługo będzie traktor. Dopłacą, żebyś mógł wziąć. Kolumbijskich kolumbijskich peso. A jakie to dobre chłopaki, kurczę, to dobrze przyjechać, widać, że to chcą oddać sprzęt. Za darmo. I dopłacają. Będą mieli na portfolio, nie? No pewnie, mają gesty, to mają. Panowie, dogadamy się. Mają zasięgi, chłopaki, mają zasięgi. Zrobicie nam zasięgi, my wam oddamy sprzęt. Wyjdziemy, może na tym się wyjdziesz. Zrobimy opłaty 230. Będą. No proszę bardzo, jak ładnie. Jedną no widzisz, że nie? Zaparkujesz sobie na podjeździe, zimny łokieć, stuningujesz. Już stuningowano je, wspomaganie ma. Wspomaganie rozdzielać. Tak, ale polerka by się przydała, bo dzisiaj dotykałem i była brudna. A to 60. To 60. To 60. Nie rób z nimi interesu, bo ci nawet powiedzą, że 60 dadzą, tak? No. Później powiedzą. Jedzce! Dobra, babka, wychodź, biorą cię! Zasało. Musisz, zasało mu! Zasało mu! Tadziu, kolonoskopię musisz mu robić teraz! Tadziu! Tadziu, musisz mu teraz kolonoskopię robić i wyciągnąć, bo zasało tam, czarna dziura. Co? Jest, ten akurat już lizałem. No a ja, to już było. Nie, ten to gdzie indziej siedział, ja widziałem. A no przepraszam, no tak. Przepraszam, bo tam było skakało. Ale dobre, smacznego. Skakało było. To tak, mamy tu dwóch panów, szukamy dzierżawy. 500 z dopłatą, dopłacicie 500, się dogadujemy. Co nie panowie? No. No i już. Co nie Erni? Cały czas do przodu. Nie, mam. Hektary teraz będą szły tak, że po kolei. Podobno, co nie panowie? Zamień się z nimi hektar za hektar. Dajesz hektar tutaj Polonii, hektar w Warszawie. W centrum. Macie coś w centrum? Nie, mądry, bo będziesz miał wszystko oddać. Tadziu, masz coś w Warszawie, jakiś hektarek? A ile dzierżę? Zabitkę swoją chcesz? Oddam ci za darmo. Ma hektar. Nie mam hektara, nie mam hektara. Nie wiem.